Cześć, z tej strony Michał oraz Krzysiek i opowiemy Wam dzisiaj o spodniach Gobika na okres jesienno-zimowy. Tutaj na przykładzie akurat damskich spodni, ponieważ pomiędzy tutaj modelami są troszkę większe różnice. Męskie oczywiście też pokażemy, ale żeby uwydatnić te różnice, to będziemy się posiłkować tymi damskimi te modele są przeznaczone do jazdy w temperaturach orientacyjnie od 0 do 15 stopni taką mają powiedzmy tolerancję y, termiczną oczywiście to jest bardzo subiektywna sprawa natomiast nie mamy tutaj membran przeciwwiatrowych więc jazda poniżej zera, powiedzmy jest no, taka dyskusyjna kiedy, kiedy nie mamy na froncie zabezpieczenia przed wiatrem jeżeli chodzi o modele to mamy Limited który jest modelem najtańszym, można powiedzieć, że podstawowym. Mamy Absolut w wersji z szerkami oraz właśnie w wersji damskiej również bez szereg. Czyli wejdę ci do mhm. odpowiedniki. Te dwa modele mają swoje odpowiedniki tak. oczywiście w męskich wariantach. Oczywiście Różnica różnicy. we wkładce oczywiście, w anatomii wkładki, tak jakby w różnicy w kształcie wkładki, no to jest oczywiste. Natomiast tak. Wszystkie, tak jakby panele, i sam zamysł, sama filozofia spodni jest. Konstrukcyjnie są, są właściwie takie same. no Oczywiście wiadomo, tam do, troszkę dopasowane do bardziej, krój, krój. Krój jest, jest dopasowany inny. dla pań e, odpowiednio. Natomiast e, konstrukcyjnie i materiały zastosowane i technologie są tożsame. E, I w tym najtańszym modelu, właśnie zwanym Limited, mamy e, nogawki o takiej panelowej, można powiedzieć, konstrukcji. Materiał, który tutaj odpowiada za ocieplenie, to jest taki mechacony polarek od środka. Natomiast, jak wspomniałem, nie mamy tutaj żadnych paneli membranowych. A tu jest ten materiał, ma taką, mi się wydaje, że on jest tutaj najcieńszy. Akurat chyba jest oscy, cieńszy, tak? ale jednocześnie ma też właściwości, jakby takie no szybko schnące bardziej. Jest, jest lżejszy, zresztą nawet jak go weźmiemy pod światło, on lekko prześwituje. Ma to, wydaje mi się, uz uzasadnienie w, z dwóch powodów. Z tego pierwszego, pierwszym jest to, że skarpetka sięga dosyć wysoko zimowa i gdyby ten materiał był na dole tak samo gruby jak na kolanie, gdzie już nie ma tej żadnej innej warstwy, to to by było za gorąco. A w sytuacjach jeszcze bardziej ekstremalnych dochodzi tutaj o na buty. I wtedy, jakby spodnie były grube w tym miejscu, to byłaby Służna... i skarpetka, Służna i spodnie, uwaga, i ochraniacz. Tak. No... Dlatego to jest też są dwie szkoły, stanem. wiesz, bo są, jest też część osób, które jeździ skarpetkami, nawet w tym sezonie chłodniejszym na wierzchu. Chociaż... Ale to dalej jest ta druga warstwa. Czyli spodnie tak, żeby nie dublować tych warstw, aż tak nie pogrubiać, to rzeczywiście tu jest. Słusznie w tym miejscu nie są co, cieńsze. Nieco cieńsze. Yy, i przechodząc już może do wkładki, bo tutaj, jakby konstrukcyjnie, od wewnątrz mamy dalej ten sam materiał pociągnięty. Wkładeczka k 9 od Elastic Interface 11 mm, czyli raczej taka e, grubość można powiedzieć, że standardowa, chociaż producent określa te wkładki jako raczej długodystansowe. No 11 to już jest dużo. To już, jest, to już jest, jest dużo, spotyka się 7, 9, powyżej 10 to już jest wkładka gruba raczej. Tak. I ona jest w każdym modelu jest taka sama. Tak, w każdym damskim oczywiście jest taka sama, taka dziewiątka. Taka sama grubość. Różnią się, się no. po prostu przeznaczeniem I paleta męskich spodni też wyposażona jest odpowiednią w jedną męską wkładkę K11, przepraszam, K10, ale też o grubości 11 mm. mm -hmm. I co dalej przechodząc, jeżeli chodzi o ten model Limited? Mamy tutaj lżejszy materiał, taki perforowany właściwie, bardzo, bardzo lekki w pasie, no bo jest to miejsce, gdzie też nam się te warstwy nakładają ubioru i jednocześnie miejsce, gdzie najbardziej się. Grzejemy, jeżeli chodzi o front ciała. Szelki, dość, dość wysoki stan tutaj, zabudowany z tyłu i płaskie taśmy, ale znowuż perforowane. To też od razu się rzuca w oczy. W no, tu też niepotrzebne są jakieś pełne szelki w tych temperaturach, takich nie bardzo niskich, że tak powiem. No, bo jednak mamy i bieliznę, i kurtkę, pewnie i tak. Tak, dalej, to przykład. i tak jest na górze, i tak mamy osłonięte od wiatru, <coughs> więc nie robi to jak, jakiejś może większej różnicy. Model Absolut, który tutaj e, leży obok, będzie się wyróżniał względem limitetu przede wszystkim dwoma cechami. Po pierwsze, materiał zastosowany e, na całych nogawkach właściwie ten, ten, ten gładki materiał jest wyraźnie taki sztywniejszy, bardziej szeleszczący i on ma właściwości hydrofobowe. Więc dla osób, które powiedzmy, że w ogóle nie jeżdżą w deszczu z zasady, jak najbardziej sprawdzi się ten model limited, natomiast jeżeli doceniacie pogodę deszczową i nie odpuszczacie treningów, to lepszym rozwiązaniem będzie, lepszym wyborem będzie ten model Właśnie ze względu na te, na te zastosowane materiały, jak i też bardzo praktyczne, a zarazem wizualnie efektowne ściągacze. Mamy tutaj taki y, dość cienką warstwę neoprenu, plus bardzo efektowne odblaski. odblaski <coughs> tak. wciąż, we wciąż modnym wykończeniu tak zwanym oil slick, czyli rozlanej Ropy, dokładnie. Ropy. I tutaj ta hydrofobowość materiału to jest, polega na tym, że on nie jest całkowicie wodoodporny, ale tak rozkładając to na czynniki praktyczne, te spodnie nasiąkną wodą dużo szybciej niż te. Te też się w końcu poddadzą, jeżeli będziecie jechać kilka godzin w padającym deszczu, to to w końcu nasiąkną. Natomiast. Na pewno będą na początku, jakbyśmy je tutaj polali z kubeczka wodą, to ta tak, woda się skropli, nawet jakbyśmy ją właśnie odbije się troszkę od tego to materiału to i tak jakby dużo, dużo dłużej mhm. zachowacie się zachowacie się, zachowacie się, zachowacie się e, godnie wobec deszczu, który was zaatakuje na rowerze. Oczywiście na warunki ekstremalne typowo mokre są już inne rozwiązania, ale to nie o tym ten odcinek. No i tak, wyżej przechodząc, tu widzimy różnicę zdecydowanie bardziej jakby zabudowana, zamknięta konstrukcja. Znowu ten sam materiał, który się pojawia na ściągaczach nogawek płaskie szelki, w sensie pełne taśmy, już bez perforacji i szczerze to lepsze rozwiązanie bo to rzeczywiście się układa tak bez, bezobsługowo na ciele, nie trzeba tych szereg poprawiać no i duża zmiana jeżeli chodzi o wykończenie szereg z tyłu, bo po pierwsze nie mamy tego całego panelu z siatki, a po drugie i tutaj ukłon właśnie w stronę pań, mamy szelkę Rozpinano, i to jest niesamowity yy, komfort, jeżeli chodzi o potencjalne postoje, korzystanie z toalety. Z tym, że to jest już oczywiście zarezerwowane hmm. dla pań, tylko tak. ponieważ męski. To jest absolutnie. Yy, nie męski. ma tutaj tego jeżeli patentu. Jeżeli męski, no to mamy znowu takie same rozwiązanie: siatkę dodatkowo jeszcze pochłaniającą z pleców, i tu też dość wysoki yy, stan, bardziej zabudowane są te spodnie. Czyli przeznaczenie tak jakby temperaturowe jest zbliżone, aczkolwiek no wydaje mi się, że jednak ta taka większa pancerność tego materiału też jednak podniesie tak. jego odporność na niższe temperatury. Czyli te bym powiedział, Kurczę, no to właśnie ciężko jest zawsze tak rozbić, świadomo. jeden wyjdzie w krótkich spodenkach przy 10, drugi już się ubierze na zimowo i obaj będą zadowoleni, jak to się często mówi. Natomiast no tu bym powiedział, że jest to taka złota polska jesień. Ewentualnie radosna mm -hmm. wiosna, słoneczna, a tu jest taka bardziej tak, kap kapryśniejsza ale, ale właśnie raczej sucho. Raczej sucho, a tutaj one będą też trochę cieplejsze, ale wiadomo, że automatycznie jak jest temperatura ta sama, ale jest mokro, no to też odczucie temperatury jest inne, czyli te są takie bardziej dla takich, co nie miękną na widok chmury na horyzoncie. Tak jest, no i te spodnie są. No i oczywiście prawie i... idealne, gdyby nie, może, membrana jakaś delikatna w kroku, w przypadku męskich szczególnie wskazana, to byłyby to spodnie już idealne. A Ale ty tak... też powiedzieliśmy, że to bardziej nie na mrozy, tylko na takie 0,5 do, do zero. 0. ,5. Generalnie one są jako przez producenta określane jako 0,15. Ale to już bardzo kwestia indywidualna. Przy 10 stopniach dużo osób jeździ w spodniach letnich z nogawkami. No Więc to już aptuje, jak to mówią. Okolice 5 stopni. Tak. No i ostatnia wersja, w tym wypadku właśnie damska. Czyli absolut bez szelek z bardzo fajnym, komfortowym, takim szerokim pasem. Wysoki stan też. I tutaj ciekawostka? Istotne. Tak, dość mm -hmm. wysoki. Tak samo zresztą jak tych szelkowych. I ten pas jest o tyle fajny że oprócz tego, że jest płaski, nie ma tu żadnych takich usztywnień, żadnych takich elementów, które mogłyby po załamaniu jakby sprawiać jakiś dyskomfort, to oprócz tego ten materiał wewnętrzny, ma nie będzie tu tego widać niestety, ani słychać, ale ma taką bardzo matow matowe wykończenie, jakby trochę zaczepiające wręcz, więc nie ma takich typowo silikonowych jakiś Stabilizator. że on tak stawia, czujesz, no, tak, że czuję, że stawia opór. opór, tak. No tu się ślizga ręka, a tu się mniej ślizga. No, tak, żeby się nie suwało. W połączeniu z dobrym takim opięciem i szerokością, tudzież wysokością, to zawsze jest spór, czy to jest szerokość, czy wysokość mhm. taśmy. E, da to zapewnić to po prostu trzymanie się bardzo dobre, mimo braku szelek. Czyli to jest właściwie. Od pasa w dół to jest to samo co to, tylko tutaj nie mamy szereg i nie mamy tak. automatycznie, no już nie ma potrzeby tak, tak, tak. Instalowania rozpinania. 100%. No w przypadku damskich właśnie dla bardziej może zaprawionych yy, wersja z szeregami, bardziej komfortowa wersja bez szereg Czyli Tam... mocno taki produkt widzę przemyślany też, bo mimo że konstruk... no, konstrukcja zawiera wiele elementów yy, niezależnych pracujących wspólnie na mhm. pożądany efekt Tutaj widzę, że jest taka jest też inny materiał, w okolicy to jest ponad kolanem. Taki tak. E, no i to takie designersko nie każdemu to będzie może pasowało, bo mm, ma takie wrażenie właśnie przez to, że ten pas się wyróżnia to może to w, w pierwszej chwili wyglądać jakbyśmy mieli po prostu spodnie krótkie z nogawkami. Ale no ale liczy się efekt. Yy, szczerze używam tych spodni Absolut od poprzedniego sezonu i jestem z nich mega zadowolony. A jak to się mniej więcej cenowo prezentuje? Bo Gobik yy, yy, słynie z bardzo korzystnie, korzystnej bardzo oferty. Bardzo bo yy, jeżeli chodzi o... Ten model tańszy, czyli limity to jest 599 zł. Jeżeli chodzi o absoluty, 699, tutaj cena jest powiedzmy, że gdzieś tak pomiędzy. No więc, jak popatrzymy sobie na konkurencyjne produkty innych marek, albo nawet po prostu spodenki letnie, no to się okazuje, że to dorzucamy raptem 100-150 mhm. zł i dostajemy spodnie pełnej długości z tej samej klasy wkładką, co w przypadku bipsów letnich. Więc. Uważam, Które że są bardzo dobrze wycenione. Zapewne jak się nie przydarzy jakaś nieplanowana, nieplanowany kontakt z podłożem, to wytrzymają na pewno nie sezon 2, albo, a przynajmniej dwa albo i więcej. Także mhm. jest to wydatek na pewno z pewnością. bardzo rozsądny. Na to wygląda ładny i przemyślany technologicznie. Pokażę może jeszcze tylko wkładkę w tej wersji męskiej. Jak wspominałem, jest to wkładka K10. Taką samą też znajdziemy w całej e, kolekcji spodenek letnich od Gobika. Dość gruba, oczywiście z przełamaniem na pół. E, jedyne co mo można by było... W, właściwie nie, no tutaj do tych spodni e, ta wkładka jest absolutnie wystarczająca. Też jesienią, zimą nie jeździmy do jakichś bardzo, bardzo długich i, i ciężkich tras, więc myślę, że to jest absolutnie wystarczające. Jak wskazuje nazwę modelu? <tryk> Absolut. Tak jest. Tak, to nie widać skąd się wzięła, wszystko jest absolutnie wystarczające. Nie no, tak jak powiedziałeś, no, wiadomo, jeżeli ktoś planuje przejechać się z Zakopanego do Gdańska zimą, to e, też wyposażenie powinno być nieco inne, natomiast dla znakomitej większości z nas, którzy chcą po prostu sobie zimą trochę zażyć aktywności innej niż ta tak zwana indoorowa, wyskoczyć sobie w okienko pogodowe na dwie, trzy godzinki, to jest po prostu produkt super i zdecydowanie się sprawdza. Także w naszych warunkach klimatycznych. Także gorąco polecamy i do zobaczenia. Do zobaczenia.